Zadania z egzaminu pokazowego 2022, tutaj oryginalnego CK, więc tak. Równaj NRST sobie tutaj biorę, no i podstawiamy sobie liczby, czyli tu mamy ten potencjał podany, a tutaj mamy podany ten standardowy, podstawiamy sobie te liczby. Możemy sobie to odjąć stronami. No i co, dzielimy sobie teraz obie strony przez tą liczbę. Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria. 10 do potęgi minus 6 i 1, zgodnie z działaniami na logarytmach, jest to stężenie min. Czyli co, z tabelki sobie rozłożymy sobie może to najpierw jeszcze, czyli będziemy mieli, że tu już przejdę. 10 do minus 6 razy 10 do minus 0,1, gdyż te wyrażenia dodają się w wyniku mnożenia oczywiście liczb o tych samych podstawach, a różnych potęgach. Sobie x napiszę. To jest minus 0,1. No i odczytujemy sobie tutaj z tabelki, ile to jest. Czyli tak, tu mamy logarytm z x i odczytujemy sobie, powiedzmy, że tyle. 0,79 to jest. Czyli mamy tam liczbę x, to jest 0,79. No i co dalej możemy zrobić? No to mamy w takim razie stężenie tych BR minus, to jest 0,79. No i to jest mol tam na decymetr sześcienny. Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria. Proponuję nie sugerować oczywiście tą reakcją, ponieważ sami wiemy przecież, że AGBR, skoro jest osadem tam, prawda, no to wiemy, że częściowa dysocjacja tutaj zajdzie, taka dość drobna, no AG plus i BR minus. No dobrze, czyli co, tego tutaj powstało nam tyle tych jonów, sobie tutaj zmniejszymy to, czyli tyle tego tutaj przybywało, tak naprawdę tego na początku nie było. No i jakby stechiometrycznie, prawda, tutaj mamy jedynkę, tu mamy jedynkę, czyli co, tego też nie było, ale tyle samo musiało oczywiście przybywać ze względu na właśnie współczynniki. Przekreślamy nasz osad, ponieważ ciało stałe nie jest tutaj częścią roztworu, nie będzie nas interesowało i piszemy sobie normalnie. Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria. No i przez to, ale to jest substancja stała, więc za substancję stałą wstawiam jedynkę i tu dopisujemy, że to jest stała strącania osadu. Sześć 4,1 razy 10 do potęgi pierwszej i to jest 10 do potęgi pierwszej i razy 10 do minus 14. No to w takim razie będziemy mieli 6,241 i dodamy sobie te wykładniki potęg, czyli razy 10 do minus 13. No i co? To tyle w tym zadaniu. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem. Także dajcie suba, łapa w górę, polećcie mnie znajomym. Cześć! Zimę nie nosił grubego swetra, dzisiaj egzaminy z chemii, stechiometria.